Witajcie, z tej strony Magdalena i zapraszam Was do recenzji anime Madzio no Tabitabi. Młoda dziewczyna, Elaina, żyje w świecie, w którym istnieje magia i jeśli ktoś tego pragnie, może zostać pełnoprawną wiedźmą. Elaina zdaje egzaminy jako najmłodsza w historii i postanawia wyruszyć w świat, by nabrać doświadczenia. Tak zaczyna się jej przygoda. Madzio no Tabitabi to 12-odcinkowe anime z 2020 roku, będące niepełną adaptacją wciąż kontynuowanej light novel autorstwa Yōji Shiraishi. Czy jest to kolejna historia w stylu Harry'ego Pottera? Na szczęście nie do końca, chociaż w 5 odcinku studenci z pewnej magicznej szkoły przypominają uczniów Hogwartu. Madzio no Tabitabi to przyjemne anime, ale nie naiwne czy przesłodzone. Pierwsze wrażenie może być mylne. Piękna kreska i z początku prosta opowieść o dziewczynie spełniającej swoje marzenie powoli przeradza się w coś niezwykłego. Elaina podróżuje po wielu ciekawych krainach i spotyka na swojej drodze niekiedy niebezpiecznych ludzi. Anime balansuje na granicy słodyczy, płynącej z uroczych postaci czy widowiskowej magii, ale także momentami ociera się o dramat, a nawet horror. Przygody Elainy są niezwykle pouczające i chociaż wiedźma z zasady nie wtrąca się w sprawy innych ludzi, od czasu do czasu wmiesza się w problemy mieszkańców, co stanie się dla niej niezapomnianymi lekcjami życia. Sama postać Elainy jest równie ciekawa jak wszystko to, co jej się przytrafia. Dziewczyna jest ciekawa świata, uparta i przebiegła. Jest dobra i miła, ale potrafi być również nieco zapatrzona w siebie. Dzięki temu jest bardziej wyrazista i ludzka. Mimo iż niemal każdy odcinek sezonu opowiadał inną historię, wszystko w końcu łączyło się w jedną spójną całość. Zakończenie to swego rodzaju zapowiedź drugiego sezonu, co niezwykle mnie cieszy, gdyż anime z odcinka na odcinek robi się coraz bardziej ciekawe i powoli odkrywamy tajemnice samej rodziny Elainy. Madzio no Tabitabi to produkcja dla miłośników fantazy, magii i wszelkich przygodówek. Nie jest to dziecinna historia, wręcz przeciwnie. Problemy, jakie anime porusza, czasami są wręcz przytłaczające. Anime w moim odczuciu stawia również bardziej na Yuri i relacje damsko-damskie, jednak nie jest to coś, co działa na niekorzyść serii. Należy również wspomnieć o postaciach drugoplanowych, które tak jak główna bohaterka są wyraziste i zaskarbiają sobie naszą sympatię. Również ich historie nie są pominięte w tej serii. Anime polecam wszystkim, nie tylko fanom wiedźm, czarownic i magii. Dobra muzyka, świetna kreska i ciekawa historia zabierają widza wraz z Elainą w podróż po niezwykłych krainach. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Facebooka, Instagrama, Twittera i Discorda. Zachęcam do komentowania, subskrypcji oraz kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia!